Cześć, witam was w kolejnym odcinku, zagramy Flatout 4 i kontynuujemy sobie naszą serię. Teraz mamy kolejny wyścig, trzeci wyścig pucharu Have a Blast Classic Cup. Runda trzecia dokładnie, okrążenia 3. I już jakiś najlepszy czas mam, czyli tor się powtarza. Po raz któryś. Także jedziemy! Brum, 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 brum. Okej, początek dość taki, no tak jak zawsze w każdym wyścigu, no wszyscy w siebie wjeżdżają i no i kto tam wyjedzie, to wyjedzie, a kto nie, to nie, i musi gonić. O, hopka. Lenie na te blachy. O, jak ładnie wyskoczyli. Hehe, ten też. O, ten sam się rozwalił, prawie bym jeszcze podciął, gdyby trafił. Ale się kamper podłożył, straszne. Tak coś widziałem na minimapie, że oni za blisko mnie jadą z tej lewej strony, a ja przecież nie miałem z lewej strony już miejsca, był ten kamień wielki, przy którym przejechałem. No i widać było na minimapie, że no faktycznie nie było miejsca. Czyli się nie pomyliłem. O, siema. Masz lekkie auto, wiesz? Gdybym miał jeszcze lepsze skręty, to bym go tam wyprowadził na wprost, ale tak to nie było jak. Okej, to jest takie trochę, nie wiem, którędy chcę jechać, wybiorę środek. Przydałyby się rozwidlenia teraz na 3. Bym wtedy zawsze wybierał środek. Op, nie lubię tych torów. Dobra. Pojedziemy teraz tędy. Widzę, że tu nawet w miarę jest tak czysto. Spokojnie. O nie, 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 nie. Okej. Okay. O fuck. Okej, okay, kamera trochę zwariowała, także nie mogłem za bardzo zapanować nad tym pojazdem. Ale ogólnie na dobre wyszło. Ten jeden mi uciekł, co prawda, ale on tak dziwnie jedzie, że on pewnie i tak zaraz się rozkrzaczy o coś. Albo z tym pick-upem się. No nie, jednak on pick-upa wyrżnął. Wywalił. Ale sam też teraz wyleciał, razem ze mną. Więc jest okej. Okay. A nie, jest poszedł do przodu. Kurde, to kto inny już tam był? Pewnie ten pick-up. Ale zaraz go dogonimy. Trzy okrążenia, jest drugi, a ja jestem drugi. Ogólnie jestem pierwszy, więc nie ma się co martwić. Choć lepiej chciałbym być tu pierwszy, bo widzę, że mam duże szanse na to, a później nie wiadomo jak pójdzie w ostatnim wyścigu, więc lepiej mieć zapas. Trzeba by go po prostu rozwalić, bo widzę, że on będzie na tyle szybko jechał całą trasę, że i tak nie mam za bardzo z nim szans. Więc najbezpieczniej będzie go skasować. Tylko, że on ma jeszcze sporo życia. A to nie jest Flatout 2, gdzie, czy tam jedynka, gdzie można było koła pourywać, nogi, ręce, wszystko. Dobra, troszkę nitro nazbieraliśmy, a on już się sam rozwalił. Co? Ktoś ma więcej szczęścia niż rozumu. Więc muszę interweniować. Najlepiej na tej długiej prostej. Szkoda, że użył nitro. Fuck, 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 fuck. Dobra, opanowałem. Ale było nieciekawie. Nie chcę mu oddawać tego pierwszego miejsca, ale jak na razie nie mam innej opcji. Chociaż... Okej, trochę mnie to spowolniło, ale... Kurde, teraz kolejny szybki. Lekki, szybki. Lekkim, szybkim to trzeba być tylko szybkim, bo kontrolować przeciwników się nie da już. Okej, tu jestem bezpieczny jakby. Głupie skały. Głupie skały. Czy on mógł być pierwszy? Mógł. Muszę, że na żołnierza tak uważać. No jest dobrze. Lubię tą
klasyfikację pucharową z punktacją za każdą rundę. To jest świetna sprawa. NW Lub 8B. Albo 8-8? Nie, 8B, bo tam jest ten. Nie ma przerwy z tyłu. Okej, okay, jest duża mgła. Śnieżyca w sumie. To nieco utrudnia nam wyścig. No, zwłaszcza taka sytuacja. Auto nie skręca. Wow, 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 wow. Wow! Robimy tak. Bo trochę mi zeszło się tam poobijać po tych wszystkich górach, więc no, długo bym z nimi musiał walczyć, a jeszcze nie wiadomo jaki jest poziom tutaj. Pchnijcie mnie panowie, bo trochę miałem ciężko go przepchnąć, bo mimo masy to jednak to jest zbędna dodatkowa masa. Ja już tak dwie zapasowe bańki mam na pace paliwem. Dlaczego tu się wszystko rozwala? Aha, bo dwóch jedzie przede mną. Leciałem w jakoś gdzieś jakiś w bug mapy. Bo pewnie jest zablokowane nad barierką albo coś. Ale tak nie do końca i się zawiesiłem w sumie. A to jest ta odwrócona trasa. Dobra, gonimy, gonimy, zaraz dogonimy. Kurde. Miał być tak pięknie, a ja zawsze muszę w ten most przywalić. Most się pojawia w nie w tym momencie, co trzeba wejść. Ty człowieku, mi tym autkiem, terenówką, tą małą. Uciekaj stąd. O, kamper przyjechał, no fajnie. Nie chcesz małych, chyba masz duże. Nie narzekaj, skurczybyku. No i znowu terenóweczka. Jak ją wystrzeliłem. O, tu jest droga, jak miło. Tak jakby tutaj nie chciałem jechać, wypadło mi. Tak po prostu. Ojoj, nie w tą stronę poszło nitro, co trzeba. Dobra. Kamper jedzie coś za szybko, jak na taką masę i aerodynamikę pudła. Okej, okay, teraz jest jeden minus, że jadę na pierwszej pozycji. A taki, że ja nie wiem gdzie jechać. Bo będzie się osił. Kurde, i oczywiście ja wywaliłem się, to nie on. No i ale klina sobie zrobiłem. Zamiast przejechać szybciej i wyminąć, to ja wyprzedzić, to ja sobie klina zrobiłem. Świetnie jestem. Muszę zerkać tak dyskretnie na minimapę. By wiedzieć gdzie jechać, kurde. Dobra. Bo tak, to auto się nie, tym autem się nie skręca przy tych prędkościach, nim się zarzuca. A jak się już zarzuci, to ciężko to już jest odrzucić. To jest takie zero-jedynkowe. Powiem się, że nie mogę sobie pozwolić teraz na piątą pozycję. Nie aż tak. A to też nie był dobry model wyprzedzania. Czwarty też za daleko. Restartujemy. Definitywnie. To jest moja ostateczna decyzja. I nieodwracalna. Trafię, trafię w środek, dobrze. Że to w pierwszym okrążeniu trafiałem, gorzej było później. Wow. Znowu zamiast jechać w tym zwartym szyku, żeby tylko ich zostawić z tyłu, to ja muszę teraz ich doganiać.
Tak to nie powinno wyglądać. Wyścigi mają być zwarte i później najlepszy zostaje na prowadzeniu, a ja tutaj takie podchody robię. Czego oni nie jadą tu na wprost, tylko jakoś tak kombinują? Wybieranie ścieżek mają losowe czy co? I tak przez to tu tak wygląda dziwnie. A ja jeszcze byłem przeźroczysty, a tak mi ładnie bym przywalił. Okej, ktoś tu jedzie przede mną, bo te kosze latają, ale o jest ekipa. O, to trzech. Jak się sprzytulili. Jestem siódmy, masakra. Nie mogłem się oprzeć takiej pokusie, takiej okazji, by zrobić rozróbę. O nie! Najgorzej. Jedziemy. Nic się nie stało. No i oczywiście, tylko w pierwszym okrążeniu było mi dane trafić w ten most. Ale tu ślisko na dole. Faktycznie jak lód. Nie w tył, nie w tył, bo nic z tym nie zrobię. Chciałem nacisnąć spację, a kliknąłem shifta i to tak nie szło najlepiej. Opsa. Kurde, dlaczego znowu to zarzucam? Tu nie ma skrętu w tą stronę. 11. Straszne. Dobra, coś trzeba by wyprzedzić. Spróbuję nigdzie się nie wywalić. To może być dobry pomysł, tylko gdyby mi się to udało jeszcze zrobić, to by było fajnie. O, już pokazałem. I prędkość poszła. I zostało mi jedno okrążenie na wyprzedzenie prawie wszystkich. No i oczywiście, jakiś debil mnie musiał jakoś dziwnie zaatakować. Dobra, nie mogę się na początku gdzieś wywalić, bo to już jest zguba. Zblokować o kogoś, ok, ale nie wywalić. Gdzie mam jechać w ogóle? Straszna jest ta trasa. Przy tych prędkościach nie można tak późno się orientować, gdzie ona prowadzi. I tu już w lewo zaczynam ją powoli zapamiętywać, tyle razy ją powtarzam. Ojoj. No nie, dobra, dobrze wyszło. Teraz jeszcze lepiej, dobra. Świetnie jest. O, co to było? Coś dużego. Jakiś dzik czy sosna? Trzeci, jestem przeciwników na pierwszej i drugiej pozycji, nawet nie widzę. Ciekawie się zapowiada. Ou. A, już ich widzę. O! I widzę szczupki drzew. Od góry. Dobrze, oni się sami byli. Oczywiście, oczywiście, musiałem ten most przybić. Tegować. Czy ten tegować? Okej, dość coś się tu ciasno zrobiło. Nie powiem, żeby mi się to podobało. Ale troszkę tak jakby nie mam nic do gadania. Ten klaun. A, bo ten klaun jest pierwszy. Okej. Spoko. Nie dogania. No nie, jeszcze atakuje. Jejku, jak on to skutecznie robi. A ja? A ja człowiek przeciwko komputerowi i nie potrafię takich rzeczy robić. Tylko, że to jest też, że ja mogę mieć czasem to auto bardziej toporne niż oni. Z tego względu, że jestem człowiekiem i ja mam mieć trudniej. Oni nie sterują strzałkami przede wszystkim.
ho. Ale śmietnik rozwaliłem. Ominąłem ich. Okej, okay, zostawiamy nitro. Bo ono będzie jeszcze może być potrzebne. A lepiej mieć wtedy, gdy jest potrzebne. Oczywiście. I oczywiście mi ktoś przejdzie, ja pierdolę. Ale jestem pierwszy i to tak dość mocno. Dobrze, dobrze. To by było na tyle w tym odcinku, także komy. A nie, jeszcze poczekajmy sobie na ten. Co odblokowałem? Robert Storage Yard. Kierowcę, super. Ale fajne. Będę się zachwycić, a później ziewać. To jest takie wtedy wiarygodne do zachwycania. Ogień. Odblokowano nowy dopala. Nowy wygląd. Ogień. Super. Ogień z rury. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.